Witajcie kochani. Tak jak mówiłem we wczorajszym filmie, chociaż nie wiem kiedy ten się ukaże, film jest soboty, dziś mam niedzielę. Wybrałem się do miejsca, o którym pomyślałem sobie właśnie wczoraj. Jestem tutaj już jakiś czas. Mogę tylko dodać w tej chwili, że byłem na mszy świętej. Za chwilę Wam pokażę, gdzie jestem i trochę opowiem o tym miejscu, o którym już robiłem filmik, wspominałem, a teraz Wam pokażę to miejsce, jak ono wygląda, że tak powiem, od środka. Opowiem to, co ja tutaj przeżywałem, bądź przypomnę dla niektórych, którzy mnie oglądają już jakiś czas, przypomnę tą historię, jaka mi się tutaj przydarzyła. I teraz słuchajcie, też tutaj odgłos ptaka, nie wiem co to jest, ale też jest takie dosyć wymowne. Dobra, zobaczymy gdzie jestem. No i witajcie po drugiej stronie kamery. Obiekt jest ciekawy. Obiekt ten znajduje się w Ostróżnem. Już wiecie gdzie jestem. Tak to wygląda tutaj od strony parkingu. Wchodzę na teren właśnie tego miejsca, obiektu. I tutaj wzrok mój kieruje Golgota. Pokażę Wam tą Golgotę, jak ona wygląda. Jestem tu już trzeci raz. Trzeci raz jestem. Za każdym razem w inny sposób to wszystko przeżywam i tak dalej. Nie chcę tutaj przedłużać tego filmu, żeby nie stał się taki nudny i tak dalej. Ale tak, słuchajcie, wygląda to miejsce. Jak się człowiek tak dobrze tutaj nad tym wszystkim pochyli, to czuć właśnie tutaj obecność Ducha Świętego, Pana Boga, Jezusa, Maryi, nie wiem. Tak właśnie to wygląda. Idąc dalej, od miejsca zwanego Golgotą, oczom ukazuje się pomiędzy tymi drzewami, ukazuje się krzyż. To tutaj o tym krzyżu mówiłem. Tak to wygląda, słuchajcie. O tym krzyżu mówiłem, że go tutaj czyściłem, malowałem. To tutaj wszedłem. Opowiadałem Wam tą historię, że gdy na drugi dzień się obudziłem, obudziła mnie właściwie melodia. Melodia, która kołatała mi się w głowie, po czym nagrałem. Skomponowaliśmy z kolegą na podstawie melodii, którą mu zanuciłem, piosenkę, którą Wam wcześniej zanuciłem, zaśpiewałem fragment piosenki. Coś nieco chcę Wam opowiedzieć na temat tego miejsca. To, co wyczytałem w internecie, to, co zapamiętałem tutaj z rozmów z siostrą Czesławą, bo za pierwszym razem, gdy byliśmy tutaj, bo byłem z tymi paniami, które pielęgnowały to miejsce, przygotowywały to miejsce. Właśnie opowiadała siostra Czesława, jak to się stało, co tu się wydarzyło, więc tak w skrócie powiem, że tej kobiecie, siostrze Czesławie, ukazał się Jezus. I malutki, i większy przekazał jej pewne rzeczy. Ukazała się Matka Boska i właśnie teraz, gdy byliśmy ostatnio tutaj z Renią, i mieliśmy okazję rozmawiać z siostrą Czesławą, bo zaprosiła nas do siebie. Już ona nie widzi, ale widzi więcej może, nie mając wzroku, widzi więcej niż niejeden dobrze widzący. To właśnie przypomniało tą historię. Ja bardziej ją teraz pamiętam, bo było to niedawno, że ukazał jej się Jezus maluśki. Jego bose stopy były odciśnięte w ziemi. Nie wiem, czy ten fragment się zachował, co się z tym stało, ale właśnie przypomniała mi się ta rozmowa z siostrą i ten fragment, w którym mówiła właśnie, że takie wydarzenia tutaj miały miejsce. Miejsce jest cudowne. Słuchajcie, tutaj, gdy się człowiek zagłębi w tą historię tego miejsca, w historię opowiadaną przez siostrę Czesławę. Gdy byłem tutaj te 25 lat temu, po raz pierwszy, to było w trakcie budowy. Tu było pole. Tu wszędzie było pole. Dziś jest to zagospodarowane. I właśnie chodząc tutaj w tą ścieżkę, alejkę, mamy taki symbol, znak. I to słychać było właśnie odgłos jastrzębia. Od razu mi się skojarzyło właśnie tutaj z tym symbolem. Tu są
można powiedzieć, takie stacje. Rozlokowane są stacje. Także idąc tą olejką, można tutaj już wnikać w ten klimat, poczuć świętość tego miejsca. No i trzeba to świętość uszanować. Przede wszystkim uszanować. Tak króciutko się tutaj przespaceruje. Tak jak mówiłem, są tutaj rozmieszczone stacje. W różnych miejscach są takie, prowadzą takie znaki kamienne, prowadzą właśnie do tych stacji. I tutaj jest, ukazuje się, no są różnego rodzaju kapliczki, tak jak tutaj. Może później zrobię jakieś zdjęcia, fotografie, to wam jako przebitki powstawiam do filmu. I tutaj jest kapliczka, kościółek. No oczywiście grób, pomnik przygotowany właśnie pod siostrę Czesławę. Nadal jest tylko data urodzenia, daty pochówku, daty odejścia nie ma, więc czeka. Któraś z tych kapliczek właśnie upamiętnia miejsce, gdzie się Matka Boska ukazała. Także słuchajcie, ciarki przechodzą. No i tutaj takie znaki, symbole cały czas będzie słychać. W środku nie wiem, czy ten kościółek jest otwarty, ale tutaj, gdy byliśmy ostatnim razem z Renią, w środku są figurki różnego rodzaju, ale tam wchodząc do środka naprawdę czujemy, że wchodzimy do kogoś, jakby ktoś tam z nami razem był. Także jest to bardzo, bardzo wymowne. Nie wiem, zobaczę, czy to jest otwarte. A za chwilę zobaczymy. Różnego rodzaju tutaj pią pomniki. Dużo jest właśnie takich rzeźb i tam chyba też są stacje. Zaraz podaję, to zobaczę. Tego ostatnio, gdy byliśmy, to nie było. Pogoda się zrobiła fajna. Tak jakby ktoś się pochylił nade mną, nad nami. Pochylił się i sprawił, że tutaj stworzył się taki odpowiedni klimat do nagrania tego, żeby wam przekazać to wszystko, to co ja w tej chwili odczuwam, czuję. I wszedłem do środka, jest otwarte. Także tak tylko króciutko wam nagram. Jest ciemno, nie chcę tu zaświecać światła. Nie chcę, żeby się jakiś może alarm uruchomił. Ale słuchajcie, gdy się tutaj wchodzi, jest naprawdę, jest taka odpowiednia atmosfera. Te anioły tutaj, pewnie wy nie widzicie, podejdę może bliżej. Te anioły tutaj, te wszystkie figurki, tak jakby to żyło. Po prostu to wszystko jest żywe, wymowne. Także trochę widzieliście, jak to wygląda w środku. Może nie był odbiór odpowiedni, ale nie chciałem też tam za długo przebywać i tak dalej. Chcę wam tak pokrótce pokazać to miejsce. Obiekt jest monitorowany, jakby ktoś chciał wiedzieć. Też kolejny pomnik. Właśnie tutaj mieszkańcy, okoliczni mieszkańcy i nie tylko. Dbają o to miejsce, jak widzieliście na początku. Trawa jest wykoszona tutaj przy ogrodzeniu, tak żeby nie było, żeby nie straszyło, a żeby było widać, że oprócz tutaj tego ducha, który Ducha Świętego, obecności tych wszystkich świętych, jest jeszcze człowiek, który nie zapomina, który się tym opiekuje, który o to wszystko dba. Tu jest dzwonek, pewnie czynny, bo widać sznurek. A mamy to chyba dekalog, tablicę mówiącą o 10 przekazaniach. Kolejna wymowna figurka. Aleja Najświętszej Marii Panny i Serca Jezusowego.
No i podchodzę jeszcze raz do nagrania tej sceny. Początkowo wziąłem to za oczko wodne. Nie zagłębiłem się za bardzo w to, co widzę. Ale teraz po przejrzeniu nagrania stwierdziłem, że to jest moment chrztu Pana Jezusa. A więc no tutaj dogrywam tą scenę. Chyba należałoby to w ten sposób sprostować. Nie wiem, jak wy to postrzegacie, bo ja tutaj z nikim nie rozmawiałem na ten temat, ale takie są moje odczucia. A to, co poprzednio wziąłem za stację, to są po prostu tajemnice różańca. Także część radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Także tutaj jest, to jest ta symbolika różańca. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Być może gdzieś zrobiłem jeszcze inne błędy. Także myślę, że tutaj jeszcze nie raz do tego miejsca podejdę. Kolejna figurka. Nie chcę nawet odgadywać, co symbolizuje, kto to jest, na czyją cześć. Po prostu jest i wam to pokazuje. No i tu jest chyba stodoła. Właśnie tu to było gospodarstwo siostry Czesławy, z tego co dobrze pamiętam. To jest na terenie jej gospodarstwa rozlokowane. Także tu jest stodoła, a w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili ta kapliczka, kościółek, to też był jakiś budynek gospodarczy. Została część dobudowana, jak widzicie. O ile widzicie z tej strony, ale wcześniej pokazywałem. Część radosna, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tajemnica światła. No, tak to wygląda. Podejdę jeszcze tam, widzę jakieś figurki. Kapliczka stoi, idzie się taką aleją, jest ogrodzone. Zapewne w nocy tutaj mamy oświetlenie, więc to jest podświetlone. Niemniej jednak jakieś lampki LED-owe tutaj się świecą. No i dobrze, światło jest nam wszystkim potrzebne. O, świeci na mnie, patrzy na mnie. Nie wiem za bardzo, słuchajcie, co mówić, co opowiadać. Po prostu oglądajcie. No to jest na pewno orzeł. Oglądajcie. Są krzesła, stolik, można usiąść. Pokontemplować. Posiedzieć. Poznajecie? Czuję tak kątem oka, patrzę na to wszystko. A tutaj siostra Czesława. Naprzeciwko figurki. Siostra Czesława. Imię zakonne Wojciecha. Także dobrze, idę dalej tą alejką. No dziś wybrałem się tutaj celowo pokazać wam to miejsce. Stojąc tutaj przed tą Golgotą, chcę zakończyć właśnie ten film. Z tego, co pamiętam, teraz przypomina mi się rozmowa z siostrą Czesławą, jaką żeśmy mieli okazję odbyć. To chyba było 3 lata temu, jeżeli dobrze sięgam pamięcią. Właśnie mówiła, że tutaj przyjeżdżają ludzie prosząc o uzdrowienie. Też zdarzają się przypadki uzdrowienia. Siostra mówiła, że ludzie biorą tutaj stąd jakieś artefakty, jakieś rzeczy, które mogą wpłynąć pozytywnie na
czyjeś zdrowie. Można wziąć cokolwiek. A ja wezmę szyszkę. Bo też mówiła, że ludzie biorą szyszki. Ja taką szyszkę wezmę. Wezmę ją z myślą o Agnieszce, która po pierwsze ma lubi i odwiedzała takie miejsce, gdy jeszcze miała dużo sił, a także o to, żeby wydarzył się cud, żeby wpłynęło to pozytywnie na jej zdrowie. Także Agnieszka, pozdrawiam Cię tutaj z tego świętego miejsca. Nie trzeba jechać za granicę, nie trzeba nie wiadomo ile wydać, żeby znaleźć się naprawdę w świętym miejscu. Także Agnieszka, ta szyszka jest dla Ciebie. Ja w to wierzę, że wydarzy się cud, że wyjdziesz z tego obronną ręką i będziesz teraz Ty świadectwem tego, że wiara czyni cuda, a przede wszystkim w to, że Pan Bóg istnieje. I właśnie w taki sposób chcę zakończyć ten film. Także słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał, nie ma nic do stracenia, może tutaj przyjechać, poprosić o cud. Ja też będę prosił za chwilę, pomodlę się w intencji Agnieszki o jej zdrowie i w intencji tych wszystkich, którzy tego zdrowia w tej chwili nie mają, a chcieliby. Także ja tutaj za Was odmówię modlitwę. To by było na tyle, słuchajcie. Niech to światło ze słońca przywróci Wam wiarę i nadzieję. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Z Panem Bogiem.